Projekt z piecami do spopielania był inspirowany obozami koncentracyjnymi w Auschwitz, Polska. Fani, którzy byli pod wrażeniem tego, jak realistyczne były zmagania bohaterów podczas ciągnięcia liny, mogą być zaskoczeni, gdy dowiedzą się, że to dlatego, że gra była realna dla aktorów. Wan zdradza, że podczas tej sceny maszyna ciągnęła linę z drugiej strony, co sprawiło, że aktorom było niezwykle trudno walczyć z przeciwnościami. Kształty na maskach zostały zainspirowane kolonią mrówek. W mrówczej kolonii mrówki postępują zgodnie ze strukturą, w której ich obowiązki i rol są jasno określone. Jednak z zewnątrz większość mrówek wygląda tak, że nie można ich od siebie odróżnić. Reżyser Wan zainspirował się tym przy projektowaniu mundurów żołnierzy. Trumny w serialu miały zawiązaną wokół siebie kokardę, ponieważ twórca gry czuł, że obdarowuje uczestników śmiercią. Reżyser Wan stracił zęby. Kiedy Wan pisał scenariusz, często był zestresowany ze względu na swoją sytuację finansową. W rzeczywistości, podobno stracił 6 zębów z powodu presji. Reżyser napisał całą serię sam, same pierwsze 2 odcinki zajęły mu 6 miesięcy. Squid Game to największy debiutancki hit Netflixa, który na całym świecie obejrzało 111 milionów widzów. Dystopijny południowo-koreański dramat Squid Game stał się najpopularniejszym serialem Netflixa. Hoyeon Jung, 27-letnia aktorka ze Squid Game, podbiła Instagrama. Jej profil śledzi ponad 16 milionów osób. Jeśli dobrze się przyjrzysz, dormitorium, w którym pierwotnie znajdowały się łóżka, miało na ścianach różnego rodzaju wskazówki. Te rysunki służyły jako wskazówki dla graczy, aby zobaczyć, które gry będą rozgrywane. Zapytany o sequel, Wan szybko zaznaczył, że nie zamierza jeszcze nad nim pracować. A kiedy to zrobi, zatrudni zespół scenarzystów i reżyserów, którzy mu w tym pomogą. Według Bloomberga, program przyniósł Netflixowi przychód o wartości prawie miliarda dolarów. Labirynt klatek schodowych, po których przechodzą robotnicy, przypomina konstrukcję z ilustracji M.C. Escher'a Względność o kształcie i kolorystyce La Muralla Roya, bloku mieszkalnego w Hiszpanii zaprojektowanego przez Ricardo Bofilla.